Rębaczek taki fajny jest, leciutki. No i robotę robi. Zaraz pokażemy, jak on tutaj wspaniale się sprawuje. Uwierz, maleńka, to nie są bzdury. Dzisiaj będą leciały dziury. Może do szansy na sukces pojedziesz. Tak? No. No oczywiście na widoczku. To co, rżniemy, co, Agnieszka? Tak. Połóż przez miesiąc pożniem, co? Ja kiedyś brałem udział w zawodach, to ciłem taką piłę na czas. Jedną rękę. Ty masz czas tak się bawić? A co mam do roboty? Do roboty. Ty ubrania pilnuj. Do roboty to mamy konie i traktory. Ale ja pomagaj taty. Ja nie zamierzam z tobą ciąć. Wy tak wiecie, że już trzecie miejsce zaczęliście. Bo my się uczymy, a nie żniemy. My się uczymy. Chociaż z Wiktorią będziesz ciął, a ja później z mamą, bo ja was muszę nauczyć ciąć. Ja na pewno nie będę tak cięła. Rębak kupiliśmy z internetu, znaleźliśmy ogłoszenie w internecie na rębaki24.pl. I się doczytaliśmy, że jest to rodzinna firma, no i rodzinna to solidna, tak jak my, w rodzinie siła. No i kupiliśmy taki rębak, na razie wszystko pracuje bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni, przede wszystkim szybko. Tak, bo to piło ręczne, to byśmy do Wielkanocy nie pocięli tej gromadki. To ci już była Wielkanoc. Ale do tej drugiej teraz, bo teraz my obchodzimy święta dwa razy zawsze, bo to jest i te wielkanocne i te bożonarodzeniowe, wtedy jest dwa razy Mikołaj, wiadomo i tutaj dwa razy spotkania rodzinne. Dwa razy zając dwa teraz? Dwa razy zając będzie. Ten rębak ma przerób 21 metrów sześciennych drzewa na godzinę. Także tutaj tylko, żeby było ludzi dużo do tego wrzucania drzewa, bo on tak łyka te gałęzie, że my z Agnieszką to nie nadążymy wrzucać we dwoje. Trzeba dużo ludzi, żeby było chociaż pięcioro ludzi, nie? Nie, no pięcioro to może nie, ale tak już dla dwóch osób to naprawdę jest co robić. No, bardzo ciężko jest bardzo tak wrzucać. Bardzo efektywnie pracuje, bardzo no, szybko. Żeby było dużo osób, to przez godzinę to na całą zimę można narąbać tego drzewa, bo tu widać jaka gromadka już jest. A od piątej rano tniemy. Bo już teraz nie śpimy do piątej, jak mamy ten rębak, tylko przed piątą wstajemy już i rąbiemy. Do rębaka nadaje się wszelkie drewno, tylko żeby spełniało wymogi takie, bo ten rębak to tnie do 15 cm mokre i tam do 10 cm suche takie, średnica, suche drzewo tnie. Także tutaj wszelkie gałęzie, a grubsze to wiadomo, grubsze to trzeba pił albo krajzego. Tu mamy krajzegę jeszcze. I piły motorowe, także grubasy to piło motorowo, szyndwajna albo krajzego tniemy też. A tak gałęzie to wszystkie tym rębakiem ciapiemy, bo to szybko idzie. I no przedtem to te gałęzie u nas leżały po kilka lat, nie było komu rąbać, bo to wiadomo, nikomu się nie chce tych gałęzi rąbać. Każdy grubsze porąbia gałęzie na bok. I oni tak zawalisko się robiło, a teraz to aż miło rąbać. One robiły domek dla jeży. Kto? Gałęzie. Tak, domek dla jeży i dla bażantów. I dla... I dla myszy. Nie, dla tych, jak one się nazywają? Jakie? Powiedz takie. No takie ptaszki. Jeżyki? No te. Albatrosy? Nie, kuropatwy. Dla kuropatw. A nie, albatrosy to takie papierosy były kiedyś, a nie ptaszki. To kormorany prędzej. Te drewno to musi się teraz wysezonować, przez całe lato musi leżeć na słońcu i później tak po trochu będziemy składować go do szopy i później już na zimę będzie suche. Do jakiej szopy? No do drewutni. My mamy drewutnię? O, żeby to jedna, cztery mamy pod domem. A, no to do piwnicy.
No bo my składujemy węgiel i drzewo do drewutni tam pod domem. Kiedyś to ziemniaki trzymali w piwnicy, a teraz ziemniaków się nie sadzi, to drzewo składujemy w piwnicy, to blisko do pieca nosić. No tak, no bo komu by się chciało stąd nosić drzewo? Komu by się chciało na śnieg i zimno drzewa szukać? Mi. Chyba, że Wiktoria nasz mors. Ten rębak jest bardzo... lekko idzie. Widać to zresztą... Ale to chyba przez to koło zamachowe, które tak, tam jest, tak? On ma koło zamachowe, które mu jak on się bujnie, to później on sam tym kołem, całym tym kołem zamachowym się napędza. Wiadomo, tak jak pociąg się rozpędzi, to idzie, nie? A tak jak stoi, to stoi. Tak samo i tutaj, jak te koło zamachowe nabierze tego pędu, to te gałęzie takie grubasy, to jak zapałki trzaskają. No i ciągnik 60 w wystarczalności pasuje do tego rębaka, a większym już my tutaj sobie od razu na szufelkę on rąbie. Także nie trzeba później zbierać koło tego rębaka tych patyczków. A później pewnie turem pod piwnicę będziesz woził, nie? Tak, tylko od razu z rębaka idzie w łyżkę, ja łyżko wysypuję na gromadę, sezonuje się to drzewo już tutaj na słońcu. Ten rębak jest dostosowany do 60. Ogólnie tak jakby na mocy traktora o 60 tam koniach mechanicznych, tak? Ale, większy też sobie da radę z nim. Wiadomo, że jak mały sobie poradzi, to i większy da radę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rębaka. Polecamy wszystkim, którzy mają takie zakrzaczone działki, opuszczone siedliska. Bo my też kupiliśmy go po to, żeby oczyścić tą drugą posesję, bo tam naokoło rosną i bez, i jakieś takie różne krzaki. I no wiadomo, bez to jak z korzeniami nie wyrwiesz, to on cały czas będzie odrastał, nie? No i też tam chcemy właśnie poczyścić, wszystko powycinać. A ja pokazałam mi to ty rębak. Tak, tak. Adaś mi pokazał w internecie rębak i chciał właśnie taki kolor, żeby wybrać, żeby pod chadziaście był kolor do ciągnika. A ja mówię do męża, żeby kupił mi suszarkę do ubrań, to mówi, że nie ma pieniędzy, ale piłę pojechał, wczoraj kupił. Ale kupię ci kuchnię indukcyjną teraz na drzewo. Ty sobie kup kuchnię indukcyjną na drzewo. Ale dla Pikachu byś gotowała. Lżej jest i przyjemniej, tu i sąsiedzi się pytają, i dużo ludzi dzwoni, się pytają, co to jest, skąd to, tak szybko rąbię ładnie. Bo także... wcześniej takie popularne były, które na wióry rozdrabniają, ale tam ludzie narzekają, mówią, że te wióry pleśnieją później. A tutaj, no to takie pienieczki to sobie przesną i będziemy palić elegancko. I na rozpalkę takie drobne pieniuszki są dobre, żeby rozpalić, a później grubszych można dokładać i węgla na wierzch do pieca. No i przede wszystkim, no takie drobne gałęzie się będzie paliło, nie? Będzie się rąbało. Adaś, swątka ci wyrzeźbić? Chodźcie, tata wam swątka wyrzeźbi. Chcesz swątka? To nie będziesz miała, to będzie Adasia, chodź. Ja sama lubię, bo... Dlatego kupiliśmy jeszcze ten rębak, żeby dzieci miały ciepło zimą w domku. Nie, Wikusia? Wikusia lubi ciepło, jak jest w domku. Nie lubię, bo ja zawsze muszę spać przy kaloryferze. Adam sobie zrobił gniazdo przy tym swoim łóżku.